A jeżeli nie, to druga ustawa mówiąca o tym, aby zrównać kwotę wolną od podatku zwykłego obywatela. Po to, żeby Polska była w stanie prowadzić skuteczną operację obronną, musi posiadać wojsko składające się z dwóch komponentów. Z wojsk operacyjnych, właśnie, które są doskonale wyposażone, uzbrojone, wyszkolone, i z obrony terytorialnej, z powszechnej obrony terytorialnej, która działa przede wszystkim na miejscu. W razie zagrożenia wojną będą skierowani do służby w terenie, gdzie mieszkają, który znają bardzo dobrze, gdzie są w stanie prowadzić wojnę taką nieregularną, co daje im wielki handicap przez to, że czują się u siebie, że bronią swoich domów, że bronią swoich rodzin, oczywiście i całej ojczyzny. Systemy uzbrojenia, które pozyskujemy, czy które są użytkowane na świecie, wymagają wieloletniego wyszkolenia, żeby żołnierz potrafił wykorzystać cały wachlarz możliwości, które te systemy dają. W związku z tym będziemy mieli liczne bardzo, słabo bardzo wyposażone i słabo wyszkolone siły, które z punktu widzenia wojskowego nie będą miały poważnego znaczenia, natomiast pochłoną bardzo duże środki finansowe, które nie będą tym samym przeznaczone na budowanie profesjonalnych sił zbrojnych. Największym zagrożeniem dla Polski to jest agresywna polityka Rosji pod kierownictwem prezydenta Putina. I to nie zmieniło się od roku, czy to nie trwa od półtora roku, tylko to trwa od lat. Autorzy tej koncepcji, minister Macierewicz, nie wyciągają wniosków z doświadczeń światowych, a w szczególności z konfliktu na Ukrainie. To nie liczne, słabo uzbrojone, słabo wyszkolone wojska odgrywają zasadniczą rolę, tylko właśnie zawodowe, profesjonalne, świetnie wyszkolone siły zbrojne. W jakiejś mierze ona oczywiście odnosi się do zapału, autentycznego zapału wielu młodych ludzi, którzy chcą wspierać system obrony. Tak? I temu służyła ta instytucja Narodowych Sił Rezerwowych, która została stworzona kilka lat temu. Ta koncepcja obrony terytorialnej czerpie wzorce z Narodowych Sił Rezerwowych, jeżeli chodzi o kontrakt, o tą formę wykorzystania potencjału ochotników. Ale tym samym w dużej mierze właśnie koncentruje się na emocjach, a nie na efektach tego przedsięwzięcia.